Partyzantka 1943-1944. Punkt kontaktowy znajdował się przy ulicy Wielkiej w mieszkaniu Wandy Czarneckiej, córki profesora medycyny z Uniwersytetu imienia Stefana Batorego. Była to serdeczna przyjaciółka siostry Rekina, Zosi. Po otrzymaniu danych ruszyliśmy do leśniczówki znajdującej się w odległości 50 km od Wilna, nieopodal Wornian. Trochę na piechotę, trochę furmanką, tuż przed wieczorem dotarliśmy do leśniczówki. Było już całkiem ciemno, gdy zjawił się po nas wysoki, przystojny mężczyzna w wieku 30 lat, aby zaprowadzić nas do oddziału. Jakiś partyzant się nami zaopiekował i zapytał, czy mamy broń. Oczywiście nie mieliśmy. Dostaliśmy sowieckie karabiny i po 100 sztuk naboi. Usłyszeliśmy cichy rozkaz. Powstań, koniec palenia. I oddział ruszył. Szliśmy gęsiego w niedużej odległości od siebie. Zaległa taka ciemność, że trudno było dostrzec plecy poprzednika. Okazało się, że nie jest tak łatwo iść jeden za drugim po wertepach i to w takich ciemnościach. Plecak z zapasową bielizną stał się bardzo ciężki, a przy każdym potknięciu rzucał na boki. Dochodził do tego ciężki karabin z nabojami. Zanim doszliśmy do postoju, byłem zmęczony i mokry jak szczur. Pomyślałem, że nie ma lekko i postanowiłem, że przy pierwszej okazji ograniczę ten ciężar do minimum. Szliśmy całą noc. Ciekawiło mnie, ilu nas jest, kto jest w tej grupie i czy jest tam ktoś znajomy. Już świtało, gdy zatrzymaliśmy się w jakiejś kolonii. Wystawiona została warta i poszliśmy spać do stodoły. Rzuciłem się na siano i usnąłem jak suseł. Rano, gdy się obudziłem, partyzanci byli już na nogach. Jedni się myli, inni czegoś przy koszulach szukali, jeszcze inni przewijali onuce. Ja też zmieniłem skarpetki na onuce, założyłem czystą bieliznę, a resztę, razem z grubym swetrem, oddałem gospodarzowi. Śniadanie jedliśmy turami, ponieważ izba była zbyt mała, aby wszystkich pomieścić. Przyglądałem się każdemu z osobna, ale żadnych znajomych nie zdołałem wypatrzyć. Ubrani byli różnie. Mieli na sobie albo krótkie cywilne kurtki, albo długie jesionki. Na głowach czapki, mycki, rogatywki. Kilku miało niemieckie czapki, a dwóch pilotki. Jeden skórzaną, a drugi parcianą. Niektórzy byli przepasani skórzanymi paskami, na których wisiały pistolety w kaburach. Inni mieli tylko pasy, a jeszcze inni, podobnie jak my, nie mieli nawet pasów. Z wyjątkiem kilku osób byli to młodzi i prężni chłopcy, tylko jacyś zamknięci w sobie. Po śniadaniu znów poszedłem do stodoły i położyłem się na swoim miejscu. Niedaleko siedział ten mężczyzna, który zabrał nas wczoraj z leśniczówki. Był w towarzystwie krępego mężczyzny o owalnej twarzy i jasnych oczach. Pomyślałem, że to kapelan, ponieważ ubrany był w czarny mundur z białą wypustką na kołnierzu. O czymś ze sobą rozmawiali. Co jakiś czas przychodzili kolejni partyzanci schodzący z warty i przed tymi dwoma składali meldunek. Panie komendancie, partyzant taki, taki melduje posłusznie swój powrót z warty. Robił w tył zwrot i szedł na swoje miejsce. Nie mogłem zorientować się, któremu składają meldunek i kto tu jest komendantem. Zauważyłem, że mimo braku rozkazu czyszczenia broni, niektórzy to robili. Później dowiedziałem się, że każdy sam jest odpowiedzialny za stan swojej broni, a jeśli jest z nią coś nie tak, to za karę dostaje się dodatkową wartę. Mało było takich przypadków, gdyż każdy wiedział, że zadbana broń może uratować życie. Około godziny 14 podszedł do mnie ten w skórzanej pilotce z uszami zapiętymi na karku i zapytał mnie: jaki jest twój pseudonim? Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, ale pomyślałem, że trzeba wybrać coś z ptaków. W harcerstwie należałem do zastępu puchaczy, a teraz pomyślałem, że będę jastrząb. On zaś dalej pytał: umiesz obchodzić się z karabinem? Umiem, odpowiedziałem. No, to teraz pójdziesz na wartę. Tak jest, odpowiedziałem. Podprowadził mnie około 50 metrów od stodoły i postawił na warcie. Warta, która była zmorą życia każdego partyzanta, a więc i mojego, ten jeden raz sprawiła mi wielką frajdę. Byłem zadowolony, że mi tak szybko zawierzono i w pierwszym dniu postawiono na warcie. Miejsce wartownika było dobrze wybrane ze względu na dobrą widoczność. Kiedy tak stałem na tej pierwszej warcie, zaczęła pracować moja wyobraźnia. Myślałem sobie, że jak tylko ktoś będzie się zbliżał, zacznę strzelać. Karabin przyciskałem do ramienia i celowałem.
Myślałem też, że dopisało mi szczęście, gdyż mogę się włączyć do walki o swoją ojczyznę i cieszyłem się, że urodziłem się w odpowiednim czasie. Po 2 godzinach przyszedł zmiennik, a ja poszedłem zameldować komendantowi ukończenie warty, tylko dobrze nie wiedziałem, który to jest. Podszedłem do tych 2 mężczyzn, ściągnąłem kopyta i wypowiedziałem rutynowy meldunek, nie patrząc żadnemu w oczy. Jeszcze przed odmarszem zostałem przydzielony do drużyny Burego. Zrobił on na mnie dobre wrażenie. Był nieduży, miał kręcone ciemne włosy i piwne oczy. Poruszał się zwinnie jak kot. Miał donośny głos, doskonały do wydawania komend wojskowych. W mojej drużynie byli Kim, Okoń, Szczupak, Kruk, Kostek, Zaskoczek, Bosy, Baśka, Sokół. 3. dnia część oddziału została wysłana na tzw. patrol aprowizacyjny. Pozostali, w tym ja, mieli musztrę, którą prowadził ten w skórzanej pilotce. Był to Maroczy, szef oddziału. Z miejsca zaczął ostro. Zobaczywszy rekina, krzyknął: "O, ten, co wypuścił barana i nie mieliśmy co jeść!" Okazało się, że gdy partyzanci byli jeszcze w bunkrze, rekin z Jurkiem Juniszewiczem przywieźli im żywność, m.in. żywego barana, który uciekł. Wróćmy jednak do musztry. Nakazał nam stanąć w szeregu i pokazał, jak należy trzymać karabin lufą do góry, aby jej nie wbić w ziemię. Pokazał nam też, jak należy padać i zaczął właściwą musztrę, wydając rozkazy. W tyralierę biegiem naprzód, marsz! Padaj! Tak nas musztrował przez godzinę, a jak spostrzegł, że któryś źle ćwiczy, to wrzeszczał. Ty tam, do chuja ojca, do kurwy nędzy, jak ten karabin trzymasz? Zapiaszczysz lufę i z czego będziesz strzelał? Chyba z kutasa! Pierwszy raz słyszałem coś podobnego. Obracałem się w różnych środowiskach, ale takich wiązanek jeszcze nie słyszałem. On te wiązanki słał tak bezosobowo i takim żartobliwym tonem, że nikt do niego nie miał pretensji. Od tego dnia musztra była naszym codziennym zajęciem, tylko że przejął je drużynowy, później plutonowy i kompanijny Bury. W naszej brygadzie od początku do końca jej istnienia nie stosowało się stopni wojskowych. Były awanse na kaprali, plutonowych i wyżej, ale tych nazw nie używało się na co dzień. Stopnie pochodziły od pełnionych funkcji. Partyzant, starszy partyzant lub sekcyjny, drużynowy, plutonowy, zastępca plutonowego, kompanijny. Oficerowie i podoficerowie zawodowi i rezerwy przeważnie zaczynali od początku, to znaczy od stopnia partyzanta. Tak zaczęli swoje kariery partyzanci Joe i Brzoza, którzy jednak szybko wybili się na dowódców plutonów, a potem kompanii. Pod koniec listopada dołączyła do oddziału kolejna grupa. Byli to Milimetr, który był już wcześniej w oddziale, Sfink, Matt, Bohdan, Tajfun, Jim, Zorian, Wiarus, Bill i Kawaler. Po przyłączeniu tej 10-osobowej grupy stan oddziału wzrósł o 50%. Postoje w zasadzie zmienialiśmy codziennie, niekiedy co parę dni. Czasem kwaterowaliśmy w lesie, ale głównie w zaściankach, folwarkach i małych wioskach. Niezależnie od wart, zmory partyzanckiego życia, zaczął się intensywny okres szkoleń. Bury był zawodowym kapralem, służył w 85. Pułku Piechoty w Nowej Wilejce i był doskonałym szkoleniowcem. Wypruwał z nas żyły. Niemal bez przerwy urządzał nam musztry luźne i zwarte. Moim zdaniem było ich aż za dużo. Poza musztrą mieliśmy przemieszczanie się marszem ubezpieczonym oraz wykłady o broni i topografii. Mało zostawało nam czasu na wypoczynek. Na początku listopada dowiedzieliśmy się, że w miejscowości Dubinki znajduje się 20 litewskich SS-manów oraz 6 Niemców. Załoga ta była wyjątkowo wrogo usposobiona do ludności polskiej. Bezlitośnie ściągali kontyngenty dla wojska niemieckiego. Komendant postanowił przeprowadzić akcję na ten posterunek, tym bardziej, że zaczynało nam brakować broni dla nowych partyzantów. Akcja została przeprowadzona w dzień. Komendant zarządził rozsypkę w tyralierę, aby okrążyć cały majątek. Drużyna Burego, przy której był wówczas komendant, została skierowana na lewo, a drużyna Benka w prawo. Gdy znaleźliśmy się niedaleko zabudowań, otwarto do nas ogień. Nie udało nam się całkowicie zaskoczyć załogi posterunku. Nasze RKM zaczęły natychmiast ostrzeliwać zabudowania, w wyniku czego zapaliła się stodoła i płonęła jak zapałka. Ratujący się ucieczką Litwini porzucali broń. Mimo początkowych trudności odnieśliśmy zwycięstwo.
Poddało się 5 Litwinów i 1 Niemiec. Byli poważnie ranni. Podczas akcji zdobyliśmy RKM, 5 KBK, Mauser, 10-strzałowy karabin rosyjski, amunicję i trochę granatów. Niemniej ważną zdobyczą były mundury, płaszcze wojskowe oraz chlebaki i bielizna. Dla oddziału był to wielki łup, ponieważ uzbrojenie i umundurowanie musieliśmy zdobyć sami. Nie mieliśmy, jak partyzanci sowieccy, zrzutów. Po akcji szybko odskoczyliśmy, ponieważ nieopodal Wornian stacjonowało wojsko niemieckie i obawialiśmy się, że mogą przyjść Litwinom z pomocą. Był to daleki odskok. Ten niezwykle długi przemarsz doskonale zapamiętałem. Około północy, gdy nadal maszerowaliśmy, pogoda nagle się pogorszyła. Zerwał się silny wiatr i lunął deszcz. Dopiero nad ranem, kiedy deszcz ustał, zatrzymaliśmy się na zakurkę. W czasie tego postoju podeszli do mnie Szczupak i Bosy i powiedzieli, abym wziął od nich nożyce do przecinania drutów, klucz do rozkręcania szyn i jeszcze ktoś krzyknął: niech ten nowy weźmie zapasową amunicję. Spierdalać stąd! Chcecie mnie objuczyć jak wielbłąda? Dobrała się klika do władzy i chce tu rządzić. Wziąłem tylko nożyce, gdyż były najlżejsze i ruszyliśmy w dalszą drogę. Rano poprawiła się pogoda. Zakwaterowaliśmy się w małym folwarku. Zaczęliśmy się doprowadzać do porządku. Czyściliśmy ubrania i buty. Myliśmy się. Specjalnie się nie spieszyłem. Siedziałem na progu i czekałem, aż będę mógł się umyć. A tu naraz przychodzi szef Maroczy i mówi: Jastrząb, ochędosz się, wyczyść buty, bo stajesz do raportu. Nie wiedziałem, o co chodzi. Co to znaczy, że będę stawał do raportu? Szybko doprowadziłem się do porządku i poszedłem tam, gdzie Maroczy mi kazał, czyli na małą polankę, a tam już czekał na mnie komendant. Podszedłem na przepisową odległość, stanąłem na baczność, zasalutowałem i zameldowałem: panie komendancie, partyzant Jastrząb melduje się do raportu. Odsalutował i powiedział: chłop z ciebie jak ósemka, przed tobą kariera, a ty wygadujesz takie rzeczy. Kto się tu dobrał do władzy? O jakiej klice mówisz? Usłyszawszy te słowa, przypomniałem sobie nocne zajście. W każdym środowisku może dojść do takiej sprzeczki, ale żeby z tym iść do komendanta? Nie spodziewałem się takiego zachowania. Sam nie wiem dlaczego, ze złości czy z żalu do kolegów, że zajmują się donosicielstwem, zakręciły mi się łzy w oczach. Gdyby chodziło o coś poważnego, to bym zrozumiał, ale to był drobiazg. Po chwili opanowałem się i powiedziałem: panie komendancie, to było tak, że chcieli mnie obciążyć nożycami, kluczem i zapasową amunicją, więc się zdenerwowałem i powiedziałem te może niepotrzebne słowa. Komendant z pewnością zauważył moje rozgoryczenie i łezkę w oku i tylko powiedział: nie ukażę cię, ale nie mów więcej takich rzeczy. Cała ta sytuacja uświadomiła mi, że komendant ma dobry wywiad i że należy uważać na słowa. W pierwszej dekadzie listopada miejscowa siatka doniosła nam, że policja litewska aresztowała w Wornianach kilku Polaków, którzy w mundurach Totta chodzili w wiosce z bronią i szukali kontaktu z partyzantką. W tym czasie Szczerbiec spodziewał się dołączenia grupy Polaków, którzy zdezerterowali z wojska niemieckiego. Myśląc więc, że to o nich chodzi, postanowił ich odbić. W tamtym okresie oddział nasz liczył już 45 ludzi. Był pluton Burego, składający się z 2 drużyn, Dęba i Benka, i była samodzielna drużyna Dżumby, złożona z 4 sekcji. W zakresie szkoleń podlegali Buremu. Komendę tworzyli wówczas Szczerbiec, komendant, Otto, zastępca komendanta, Lancet, lekarz oddziału, Maroczy, szef, Leszczyna, kronikarz. W Wornianach znajdował się posterunek policji litewskiej, urząd gminy, więzienie oraz garnizon Luftwaffe. Wyjściem do natarcia miał być cmentarz. Komendant wysłał 2 sekcje, aby w momencie rozpoczęcia akcji zaczęły ostrzeliwać Niemców, a reszta oddziału ruszyła na Worniany. Noc była bardzo ciemna. Kiedy zaczęliśmy strzelać, trudno było się zorientować, gdzie swój, a gdzie wróg. Dla lepszego rozeznania sytuacji komendant nakazał podpalić posterunek. Buchnęły płomienie i zrobiło się jasno. Przerażeni policjanci i straż więzienna uciekli. W ciemnościach nie było to trudne. Po zdobyciu więzienia i otwarciu cel uwolniliśmy około 50 osób. W większości były to rodziny żydowskie, trochę miejscowych chłopów oraz 3 Polaków w mundurach niemieckich. Powiedzieli, że szukali kontaktu z partyzantką, tylko jaką, i wtedy zostali aresztowani.
wstąpili do oddziału, przyjmując pseudonimy Krawiec, Łysy i Tus. Ten ostatni miał wybite dwa przednie zęby, a Krawiec mocno podsiniaczone oczy. Akcja okazała się dużym sukcesem. Bez strat własnych zdobyliśmy więzienie, podpaliliśmy posterunek, wypędzając załogę i zniszczyliśmy akta gminne, a przy tym wszystkim zdobyliśmy jeszcze trochę broni. Kilka karabinów sowieckich, samozariadkę, dziesięciostrzałową i sporo amunicji. W trzecią noc po akcji w Wornianach szliśmy przez miejsca, które wydawały mi się znajome i kojarzyły z dzieciństwem. Stałem się jakiś niespokojny. Szliśmy brzegiem rzeki, która w pewnym momencie rozwidlała się wokół stumetrowej wysepki, a za nią ponownie się łączyła. Na wysepkę można było przejść po niewielkim mostku. Nieraz na nim stałem i przyglądałem się wodzie, w której było mnóstwo ryb i raków. Nieopodal znajdował się park. Był to majątek Gierwiaty, staroszlachecki dwór domejków położony niedaleko Wornian. Płynąca tam rzeka nazywała się Łosza. Odżyły wspomnienia z lat chłopięcych, gdy spędzałem wakacje w tym majątku, w którym pracował też mój ojciec. Nie zawsze były to wspomnienia radosne, niektóre wręcz przeciwnie, bolesne. Pamiętam, jak w którąś niedzielę rano ojciec zabrał mnie i jeszcze dwóch chłopaków, braci, nad tę właśnie rzekę, abyśmy się porządnie umyli. Wsiedliśmy do łódki, a gdy wypłynęliśmy na środek Łoszy, jeden z braci dał nura do wody i już nie wypłynął. Dopiero przybyły policjant, zabezpieczony liną, wyciągnął topielca. Przypomniało mi się także, jak któreś zimy, gdy woda nieopodal młyna zamarzła, poszedłem się ślizgać. Jadąc tyłem, wpadłem do przerębli, w której płukano łubin dla bydła. Mróz był wówczas siarczysty i kiedy dotarłem do domu, ubranie było już sztywne jak blacha. Aby nie zdradzić się przed rodzicami, jakby nigdy nic, usiadłem do stołu i rozmawiałem z gośćmi, którzy akurat do nas przyjechali. Kiedy mama zauważyła pod krzesłem kałużę, zorientowała się, że jestem przemoczony. Rozebrała mnie, natarła olejkami i postawiła bańki. Ale niestety, było już za późno. Zachorowałem na zapalenie płuc i długo wracałem do zdrowia. Przypomniało mi się też, jak ludzie chwalili śpiew taty. Którejś niedzieli nie mógł z nami pójść do kościoła i po mszy jedna z sąsiadek zapytała mamę: Pani Kazimierzowo, męża to w kościele nie było? Ano nie było, powiedziała mama. A to i śpiew nie był tak piękny, dodała sąsiadka. Te i inne wspomnienia powracały w czasie tego nocnego marszu. W końcu dotarliśmy do dworu domejków, który tak dobrze znałem. Komendant z Ottonem weszli do środka i długo się nie pojawiali. Kiedy w końcu komendant do nas wyszedł, powiedział, że zdecydował się na atak na nieopodal położony majątek zarządzany przez wojsko. Znajdowała się tam stadnina koni pilnowana przez 8 Niemców. Mieliśmy informację, że obecnie nikogo tam nie ma. Akcja była dziecinnie prosta. Zabraliśmy z majątku wóz taborowy z koniem oraz 6 czy 7 koni rasowych pod wierzch. Na jednym z tych zdobycznych ogierów jeździł komendant, a pozostałe dały zaczątek naszej kawalerii. Po tej akcji komendant zniknął na kilka dni z oddziału, a dowództwo przekazał Ottonowi. Zmierzaliśmy w kierunku Turgiel. W czasie jednego z postojów stojący na warcie Krawiec postrzelił sobie rękę. Przeprowadzono dochodzenie, które wykazało, że zrobił to umyślnie. Został powołany sąd polowy, w którym uczestniczyłem jako ławnik. Podczas rozprawy wyszło na jaw, że Krawiec, stojąc na warcie, przekazywał komuś sygnały świetlne latarką. Od strony lasu w ten sam sposób ktoś mu odpowiedział. Podobno zgłosił się do brygady jako wtyka. Wyrokiem sądu został skazany na karę śmierci przez sąd w składzie. Oskarżyciel Otto, obrońca Lancet, sędzia Wrzos, ławnicy Soku i Jastrząb. Wyrok wykonano natychmiast. Rozprawa zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Mroczne pomieszczenie, stojący na stole w blasku migoczących świec krzyż, dodawał powagi tej chwili. Nie wiem, dlaczego Otto wyznaczył mnie na ławnika, przecież z prawem nie miałem nic wspólnego. Po zakończeniu procesu oddział pomaszerował w kierunku południowo-wschodnim, do Turgiel. Szedłem jako szperacz. Często zresztą chodziłem jako szperacz, ponieważ to lubiłem. Byłem wtedy czujniejszy, jakoś szybko mijała mi ta wędrówka. Dzień był ładny, słoneczny, szło się bardzo dobrze. Z tempa marszu można było wywnioskować, że nie idziemy na żadną akcję, tylko do jakiejś wsi na postój. Gdy minęliśmy kilka zabudowań, otrzymałem sygnał zatrzymania. Byłem dowódcą szperaczy.
Przepisowo położyłem się i obserwowałem, co będzie dalej. Przed przydrożnym domem była studnia z żurawiem. Przy tej studni zatrzymali się komendant, Lancet, Bury, Otto i Dżumba. Opuścili żuraw i na sam czubek wbili gwóźdź. Żuraw poszybował w górę, a komendant wyjął z kabury wisa i niedługo celując strzelił. Pomyślałem sobie, raz to każdemu może się udać. Kiedy jednak powtórzył ten wyczyn, zrozumiałem, że komendant ma pewne oko i rękę. Inaczej spojrzałem na niego. W rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada, odbyła się msza święta. Oddział złożył przysięgę wierności. Część z nas dostała awanse na kaprali. Przed ich wręczeniem komendant przemówił do nas. Przyjemne są wszystkie awanse, ale najprzyjemniejszy jest właśnie awans na kaprala. W tym przypadku nie bardzo się z nim zgadzałem, gdyż nie lubiłem kaprali. Sam widziałem, jak na poligonach wyciskali z rekrutów ostatnie krople potu. Po mszy i nominacjach staliśmy w grupkach i rozmawialiśmy. Podszedł do nas komendant i powiedział: uwaga, kto chce iść na akcję na ochotnika, niech wystąpi. Wystąpiliśmy wszyscy. Oczywiste było, że nikt nie chciał zostać w tyle. Rywalizacja była wielka. Każdy chciał pokazać, że nie brak mu siły i odwagi. Komendant zwrócił się do mnie z poleceniem, abym dobrał sobie jeszcze dwóch kolegów, a szczegóły akcji mieliśmy poznać później. Byłem w drużynie Dęba, który był dobrym dowódcą. Kiedy należało, wymagającym, kiedy można było, wyrozumiałym. Miał też poczucie humoru. Moim zdaniem nadawał się nie tylko na dowódcę drużyny, lecz także plutonu i kompanii. Nosił parcianą pilotkę, która pasowała do jego urody, przez to nazywano go paraszutnikiem. W drużynie zaprzyjaźniłem się z Kostkiem, pseudonim Klon. Był ode mnie parę lat starszy, należał do bunkrowców. Dużo ze sobą rozmawialiśmy. Czasem lubił przybierać pozę mentora i robił mi wykłady polityczne, gdyż był narodowcem. Polityka i układy mnie nie interesowały. Dołączyłem do partyzantki, aby walczyć i zwyciężyć w walce z okupantem. Słuchałem Kostka przez grzeczność. Zawsze czułem respekt przed starszymi, w szkole, w harcerstwie, czy jak teraz, przed starszym partyzantem.